Cześć, z tej strony Max, firma Arkham Cars, a w dzisiejszym odcinku nasza ostatnia dostawa samochodów ze Stanów Zjednoczonych oraz Kanady. W dzisiejszym odcinku przedstawiamy samochody, które do nas ostatnio przyjechały. Przyjechała do nas bardzo duża dostawa minivanów. Jest to spowodowane tym, że już zbliżają się wakacje, rodziny będą chciały wyjeżdżać na nie pełnym samochodem, więc te samochody do tego idealnie pasują. A więc zaczynamy od pierwszego. Pierwszy to jest Toyota Sienna w napędzie na 4 koła, czyli jeden z niewielu minivanów, który ma akurat taki napęd. Jest to bardzo duży samochód, w sumie jest postawiony obok Chryslera Pacifica, który jest gabarytowo bardzo podobny. Samochód jest uszkodzony z przodu, ale na początku sobie przejdźmy ogólnie do wizualnego wyglądu tego pojazdu. Tak jak widać z takich rzucających się dla nas kwestii, nie trzeba przerabiać lamp tylnych, wystarczy przeciwmgielne. Tutaj jest akurat z czujnikami parkowania, jest także kamerka, już sobie popatrzmy. Jest także kamerka, czyli standard, ale lepiej sprawdzić. Idąc do tyłu, rozsuwane drzwi tylne, jak standardowo na minivana. W środku rzuca się Wam od razu wyszczelona kurtyna, zaciągnięty pas, wyszczelona poduszka od kierowcy. Tutaj właściciel kupuje wszystko na oryginale. Usłyszałem słowa takie: na zamienniku mogę oszczędzić na blachach, ale nie oszczędzę na bezpieczeństwie. Bardzo dobre podejście klienta. Cieszy nas, że ktoś podchodzi do czegoś świadomie i wie, na czym warto oszczędzać, na czym nie warto oszczędzać. Więc tutaj jest naprawdę bardzo fajny egzemplarz, myślę, który się nam wyłoni po całych naprawach. Błotnik, drzwi do ratowania, zderzak do kupienia, lampa do kupienia. Lampę kupujemy w oryginale, zderzak, błotnik, zamiennik są dobrej jakości. Czytaliśmy już sporo, znaczy czytaliśmy, klient bardzo dużo czytał na ten temat, wgłębił się, jeśli chodzi o ten samochód. Bardzo nas to cieszy, że klienci też z nami uczestniczą w całej naprawie. O to głównie chodzi, tak? Razem klient z nami uczestniczy w całości, więc to jest dla nas bardzo ważne, żeby na każdym etapie klient wiedział, co się dzieje, jak to wygląda, co wybieramy. Jest to bardzo dobre podejście. Zaglądnijmy do środka tego samochodu ostrożnie, żeby jeszcze bardziej nie poniszczyć drzwi. Tak jak wspominałem wcześniej w filmach, przesunięte błotniki do tyłu haczą o drzwi, często je wykrzywiają, później ciężko naprawić takie drzwi. Pokażemy go w środku, jest to wersja XLE. Czyli najbogatsza wersja tego samochodu, tak jak wspomniałem, na 4 napęd, co wyróżnia ten pojazd na tle Pacifiki czy Hondy. Jest to jedyna jednostka w takich gabarytach, 4x4. Najnowsze Pacifiki w tym momencie wyszły też także z napędami, ale to dopiero od 2019 roku. No generalnie ma wszystko, tak? No, co byśmy nie chcieli, to auto ma. Zerknijmy sobie z tyłu, otworzymy drzwi. Tu jest fajnie, nie musimy się o nic bać, wysuwamy sobie. Prądu nie ma, jak to na klasycznego Amerykanina przystało. Gdzieś nam uciekł po drodze, tak? Czego nie ma? No nie ma, kurczę, ekranów. Czasem niektóre te samochody mają ekrany. Jest to taki, no można powiedzieć, taki gadżet, że jeśli tam dzieciaki jeżdżą z tyłu, no to na pewno i to cieszy. Ogólnie 7 miejsc w pojeździe, 2 z tyłu fotele, potrójna kanapa z samego tyłu, składana na płasko. Tutaj te fotele możemy przesuwać bardzo daleko w tył lub przód, są na szynach, więc jest naprawdę bardzo dużo miejsca. Pierwszy raz Toyota Sienna w naszych progach, więc bardzo ciekawy pojazd. Przedstawiamy go właśnie też dlatego, że jeszcze go nie pokazywaliśmy. Idziemy dalej. Chrysler Pacifica, od razu odsyłamy do naszych poprzednich filmów, gdzie pokazywaliśmy, jak ten samochód wygląda, jakie ma wyposażenia. Także 7-osobowa wersja. Tutaj ta Pacifica, widać, mamy czujniki z tyłu, czyli to już jest oznaka w ogóle bogatego samochodu. Mało kiedy czujniki z tyłu są w samochodach ze Stanów Zjednoczonych, więc jest to już taki dodatek. Tak samo, wybita kurtyna z boku, będziemy ją wymieniać, uszkodzone drzwi przednie, tylne, uszkodzony błotnik do wymiany, czyli generalnie cały bok do lakierowania wraz z błotnikiem i do wymiany. Bardzo drogie drzwi tylnie oraz przednie. Niestety, no ale to no, trzeba to liczyć, wiadoma sprawa. Aluminiowa konstrukcja samochodu, nieliczni blacharze sobie z tym radzą. No i tutaj mamy wszystko. Tu mamy z tyłu wyświetlacze, które dla dzieciaków są naprawdę nie lada frajną, więc jest to także bardzo bogata wersja. Dla tych samochodów klienci bardzo często zwracają uwagę właśnie na wyposażenia, no żeby to był samochód komfortowy. W tym pojeździe mamy także panoramiczny dach, to jest także w niewielu wersjach tego samochodu, czyli jest naprawdę bardzo ciekawa propozycja. Lecimy dalej. Kia Stinger, uszkodzony lewy przód, wyrwane koło, nie ma koła, no i co teraz? No nic, trzeba kupić po prostu MacPersona i go postawić na niego, no i
będzie wszystko grało. Uszkodzone koło uderzyło po błotniku, lekko w próg, do wymiany będzie przednia część progu, ściany grodziowej nie będzie trzeba tutaj raczej wyciągać, nic takich jakichś skomplikowanych rzeczy. Maska, zderzak, błotnik, drzwi do lakierowania, jedno, drugie, przeciągło go po całości. Tu akurat jest standardowej wersji, nie jest to GT2, jest to dwulitrowa jednostka GDI na turbo, więc dość popularny pojazd i dość często importowany ostatnimi czasy przez nas. Już kilka przerobiliśmy, więc polecamy odpowiednik Alfy Julii. Ostatnio dużo Julii, teraz dużo Kii ściągamy. To nie jest minivan, żebyście wiedzieli. Kolejny minivan Chrysler Pacifica, uderzony lekko w tył, zderzak mamy w środku, bo przyjechał, teraz będziemy to wszystko wyładowywać. I calutki środek rozebrany w aucie. Rzeczoznawca próbował się doszukać wszystkiego, czego mógł, żeby tylko oddać samochód na Szkodę. Wybita kurtyna, jak to przystało na dzisiejsze minivany, wszystkie kurtyny mają wybite. Ta ma prawą kurtynę wybitą, drzwi z tamtej strony ma porozbierane, one też z tego co widzę będą do wymiany. A dlaczego je widzę? Bo widzę dziurę na drugą stronę. Są wycięte przez rzeczoznawcę, wycięta dziura, czy nie poharatało tam konstrukcji tego wszystkiego, więc tutaj będzie do wymiany. Fotele są w standardowej tapicerce, nie są skórzane, więc w porównaniu do naszych poprzednich samochodów troszeczkę uboższa wersja, ale patrząc sobie już na wyświetlacz, na opcje, które ma, jest doposażony i nie ma panoramicznego dachu, przy czym dach ma także uszkodzony, ale widać będzie do wyciągnięcia. Tu musimy akurat sprawdzić, bo teraz Kamil wczoraj zrzucał te samochody, przeglądał je i musimy sprawdzić, czy nie było to przypadkiem uszkodzenie w transporcie, ponieważ uszkodzenie dachu ogólnie jest dziwne. Idziemy dalej, kolejny pojazd. Kolejny minivan, Honda Odyssey, czyli mamy dzisiaj trzy różne minivany i możemy sobie je tak mniej więcej porównać. Także jest na bogatym wyposażeniu, tylko że to jest rocznik troszeczkę starszy. 2012 rok, dokładnie maj, czyli widać, że nie zawsze trzeba ściągać samochody nowe i po prostu z małymi przebiegami. Tutaj pewnie ten przebieg nie będzie jakiś duży, muszę zerknąć, bo akurat wygląda współpraca z nami tak. Z Kamilem licytujecie samochód, szukacie taki, który się Wam marzy. Ze mną naprawiacie ten samochód i go rejestrujecie. Ten samochód nie jest praktycznie w ogóle uszkodzony. Tutaj widzę tylko mała wgniotka, generalnie jakieś takie małe ryski. No ale wszystko do wyprowadzenia, generalnie kosmetyczne uszkodzenia. Wysprzątać auto, wymyć, przepolerować, tutaj gdzieś poprawić jakieś takie rzeczy, które są jakieś mniejsze szkody, przeróbki. No i można wydawać klientowi, więc tutaj też polecamy, że czasem lepiej dołożyć na aukcji, a mieć święty spokój przy naprawie, niż odwrotnie. Bo później z naprawą bywa różnie i czasowo części, znalezienie wszystkiego, naprawdę długi okres. Trzeba, żeby to wszystko zgrać do kupy, żeby wydać klientowi samochód tak, żeby był z niego zadowolony. W dzisiejszym odcinku na tyle. Wiem, że widzicie jeszcze za mną inne samochody, ale zostawimy je na następny tydzień. Na spokojnie nie będziemy Was tyrać odcinkami po 30-40 minut. Krótkie odcinki, treściwe, tak żeby jakoś tam w miarę zaciekawić naszych widzów. W takim razie dzięki za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Jeśli jesteście zainteresowani importem samochodów ze Stanów Zjednoczonych lub Kanady, zapraszamy do kontaktu, który macie w opisie i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!